przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Były minister obrony Prabowo Subianto prowadzi w wyborach prezydenckich w Indonezji według pierwszych wyników sondażowych. Trwa liczenie głosów w tym największym kraju muzułmańskim na świecie, w którym do głosowania uprawnionych jest ponad 200 milionów ludzi. Trzech kandydatów liczy się w dzisiejszych wyborach. Aby wygrać w pierwszej rundzie, należy zdobyć ponad 50% głosów w co najmniej 4 z 20 prowincji kraju. Dlaczego są to tak ważne wybory? Jaką rolę pełni Indonezja w regionie? Dlaczego człowiek oskarżany o torturowanie przeciwników politycznych najprawdopodobniej je wygra? O tym w raporcie na dziś 14 lutego 2024 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu finansowanego przez słuchaczy, otwartego do słuchania dla wszystkich za darmo. Dziękuję Państwu bardzo za wpłaty, dzięki którym ten podcast istnieje. A jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów raportu, zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Za jego pośrednictwem najłatwiej nas wesprzeć. Przypominam nasz adres raportrosiaka@gmail.com, adres naszej strony raportostanieświata.pl. Proszę dziś słuchać do końca, nie tylko dziś zresztą, zawsze proszę słuchać do końca, ale dziś ważny komunikat po głównej rozmowie. Adrian Bąk i Chris Wawrzak w reżyserce studia Efektura. Zaczynamy! Moim gościem jest dziś dr Sergiusz Prokurat, ekspert think tanku TT ASEAN, wykładowca akademicki. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Zanim o samych wyborach, chciałbym prosić o naświetlenie kontekstu. Co to jest w ogóle za kraj Indonezja? Kto w nim żyje? Jak duży, albo średni, albo mały jest to obszar? Indonezja to kraj w Azji Południowo-Wschodniej, znany w większości Polaków z pięknej pogody, jako że jest to kraj położony na równiku. Jest to również lider krajów ASEAN, schodzący tygrys na gospodarczej mapie świata, w którym żyje 275 milionów ludzi, którym to główną religią jest islam, chociaż nam przede wszystkim głównie Indonezja kojarzy się z wyspą Bali, gdzie istnieje lokalna odmiana hinduizmu. Kraj, który przeszedł długą drogę w swojej historii od byłej kolonii holenderskiej, od końca II wojny światowej. Dwie dyktatury, dwóch silnych postaci politycznych, Sukarno i Suharto, po demokrację od 1998 roku, kiedy to Indonezja jest trzecią największą demokracją na świecie i to demokracją stabilną, funkcjonującą właściwie z w miarę wolnymi mediami, z wszystkimi zaletami dzisiejszych w miarę liberalnych gospodarek krajów wschodzących. Mówiłeś o tej jednej wyspie Bali, ale to jest 17 tysięcy wysp, tak? Tak, Indonezja to 17 tysięcy wysp. Rzeczywiście, to przede wszystkim kraj wyspiarski z olbrzymimi wyzwaniami logistycznymi, ale też różnorodnością etniczną. Na każdej z tych wysp żyją ludzie, którzy są różni, jeżeli chodzi o kultury. Znaczy, może nie na każdej, ale w rzeczy samej jest to niesamowita mozaika kultur i jeden z najbardziej takich różnorodnych kulturowo regionów na świecie. Również językowo, bo choć mają wspólny język Bahasa Indonezja, który funkcjonuje od 1945 roku, sztuczny język, który został stworzony na potrzeby połączenia tych różnych ludów w jeden kraj, to ludzie używają lokalnych języków jawajskiego na Jawie, balijskiego na Bali i mimo to tworzą tą wspólnotę, którą Indonezyjczycy sami o sobie mówią jedność w różnorodności, czyli dzisiejszą Republikę Indonezji. Dodajmy, że jeśli te wszystkie wyspy byśmy, nawet nie trzeba by było ich łączyć, ale po prostu jakbyśmy zmierzyli tę odległość, która dzieli wyspę najbardziej na zachód od tej najbardziej na wschód, to jest ponad 5200 km długości, czyli mielibyśmy obszar szerszy niż Europa i szerszy również niż Stany Zjednoczone. Także to jest ogromny kraj, kraj, który, jak wspomniałeś, zaczyna odgrywać coraz większą rolę w polityce nie tylko regionu, ale całego świata, bo to jest członek grupy G20, to jest kraj, który dynamicznie rozwijał się. Bardzo pokrótce opowiedziałeś historię tego kraju,
ale być może warto wspomnieć o tym. Do 1998 roku rządzony przez juntę wojskową generała Suharto, potem tylko dwóch prezydentów, prawda? Od 1998 do teraz. Ten drugi prezydent właśnie oddający władzę, prezydent Joko Widodo, albo Jokowi, jak chyba mówią miejscowi, niezwykle popularny i czy można tak powiedzieć, że to on jest głównym autorem tego poważnego sukcesu gospodarczego Indonezji? Ja uważam, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane i chciałbym się cofnąć tutaj troszeczkę w czasie, mimo wszystko, z racji tego, że żeby zrozumieć dzisiejszą Indonezję, to wypadałoby zagłębić się w ten moment, w którym uzyskała ona niepodległość, tuż po II wojnie światowej, kiedy powstała pierwsza konstytucja w Indonezji. Pierwsze kilkanaście lat Indonezja była rządzona przez, no, w skrócie mówiąc, mocno socjalistyczny, jeżeli nie komunistyczny blok pod dowództwem Sukarno. Bardzo takiego wpływowego i dynamicznego polityka. I tak się działo do 1966 roku, kiedy niestety Indonezja gospodarczo runęła. Była wtedy jednym z najbiedniejszych krajów na świecie i władzę brutalnie przejął w wyniku masowych morderstw oraz zamachu stanu generał Suharto. I do dzisiaj te dwa nazwiska stanowią o podstawie dzisiejszej polityki Indonezji. Dlaczego? Dlatego, że Indonezja troszeczkę nie potrafi poradzić sobie ze swoją przeszłością. I to, w jaki sposób próbuje pokazywać tą swoją przeszłość własnemu narodowi, również określa rolę dzisiejszych elit i to, co jest możliwe i co jest niemożliwe. Bo otóż ci dwaj, zupełnie przeciwni sobie dyktatorzy, mieli zarówno wady i zalety. I nie można wskazać, że jeden był dobry, a drugi był zły. Obecne elity polityczne w Indonezji koncentrują się mimo wszystko na pewnych nawiązaniach do czasów przeszłych, do jednego bądź drugiego z tych ważnych postaci politycznych w historii Indonezji. Joko Widodo, który właśnie kończy drugą kadencję i jest po 10 latach rządów prezydenckich, pochodzi z Jawy i wcześniej był gubernatorem w Solo, w dużym mieście jawańskim. I jego partią matką jest partia PDIP, w której to rozdającą karty postacią jest Megawati, córka Sukarno. Ona niejako 10 lat temu dała mu namaszczenie na prezydenta. On był takim bardzo nieśmiałym, obiecującym człowiekiem bez żadnej takiej niejasnej przeszłości. W dodatku jest takim typowym Indonezyjczykiem, który nikomu się specjalnie do tej pory nie narażał i prowadził właściwą politykę. Te 10 lat historii Indonezji, ostatnie 10 lat, to przede wszystkim dosyć dobre 10 lat gospodarcze, jako że Jokowi zapewnił swoją polityką kontynuację polityki poprzedniego prezydenta, Susilo Bambang Yudhoyono, który był generałem, ale również ekonomistą i wbrew pozorom za jego czasów, za czasów SBI, Indonezja rozwijała się bardzo dynamicznie, 6-7% rocznie. Za czasów Jokowiego podobnie, chociaż może ciutkę mniej, jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, 5-6% rocznie, ale zrealizowane zostały ambitne projekty. Szybkie koleje, lotniska zostały zbudowane, porty. Ja jak jeździłem po Indonezji samochodem, motorem, trudno tego nie zauważyć. Lombok, wyspa w Indonezji dzisiaj, a te 10 lat temu, to jest po prostu niesamowita różnica w samej infrastrukturze, ilość dróg pobudowanych. Również jak dojeżdżamy do jakiegoś miejsca, widać w budowie nowe lotniska, widać w budowie nowe porty, w Labuan Bajo, w Amenie. To wszystko jest bardzo dobrze widoczne. Ludzie to widzą, a jednocześnie Jokowi miał to do siebie, że potrafił nikogo politycznie nie razić do tej pory, tuż przed wyborami, a jednocześnie bardzo biznesowo taki otwarty i liberalny, kontynuując politykę poprzedniego prezydenta. Między innymi efektem tego było tak zwany omnibus bill, czyli takie prawo, które wprowadził Jokowi, które liberalizowało rynek pracy, liberalizowało inwestycje zagraniczne, które wreszcie zostały w pewnym sensie uwolnione, inwestycje w ziemię, inwestycje w hotele, które poprzednio prawo krępowało. Jako że Indonezja ma długą historię
przejścia od czasów tych takich, kiedy dwaj dyktatorzy dosyć ograniczali gospodarkę do nowoczesnej, w miarę liberalnej gospodarki. I to też wiąże się z tym, że widać tą różnicę. Jeszcze w 1999, żeby otworzyć firmę w Indonezji, trzeba było czekać 300 dni. Dzisiaj można to zrobić w niecałych kilkanaście dni. Jeszcze jedna rzecz, skoro jesteśmy przy spuściźnie Jokowi, bo przedstawiasz go jako takiego polityka, który nikomu się nie narażał, ale jednak to trwałe miejsce w jego spuściźnie zajmuje pomysł przeniesienia stolicy, prawda? To jest bardzo poważna inwestycja, która budzi kontrowersje. Przeniesienie stolicy z Dżakarty na wyspę tropikalną Borneo, do miasta, które nazywa się Nusantara. To jest ogromne przedsięwzięcie i to ma być chyba jednym z głównych elementów tej spuścizny obecnego prezydenta, czy tego odchodzącego prezydenta. Tak, jeżeli już myślimy o tej nowej stolicy, to trudno do tego podejść w sposób nie wzbudzający emocji, bo co gdybym ja ciebie zapytał, gdyby nasze władze stwierdziły, że przenoszą stolicę w Bieszczady? Co byś pomyślał w takiej sytuacji? Może się nasuwać różna interpretacja takich działań. A to jest porównywalne? To znaczy przeniesienie na Borneo to jest rzeczywiście przeniesienie w kompletną dzicz, naturę i bez jakiegokolwiek zabezpieczenia infrastrukturalnego i tak dalej? Nie, ja tego nie powiedziałem. Raczej Borneo w stosunku do Jawy ma się jak Bieszczady w stosunku do dużego miasta. Na Borneo mieszka bardzo niewiele ludzi. Są tam dzikie miejsca, rzeki, piękne wyspy, ale również w znacznej mierze jest to dżungla. Podczas gdy Jawa to jest najbardziej zaludniona wyspa na świecie. Mieszka na niej 160 czy 170, już nie pamiętam ile do końca, milionów ludzi. Sama Dżakarta to jest wielki moloch przyludniony, więc można pomyśleć sobie na pierwszy rzut oka, że administracja ucieka od zwyczajnych ludzi. Natomiast jak się popatrzy na uzasadnienie tej decyzji, to uzasadnienie może być takie, że Dżakarta tonie po powodziach, jest pełna zanieczyszczeń, jest pełna problemów takich typowo urbanizacyjnych. Ja nie wiem, czy odpowiedzią na tego typu problemy jest ucieczka z administracyjną stolicą, bo pamiętajmy, to nie stolica się przenosi, tylko stolica administracyjna. Trochę jak w Brazylii, gdzie również zdarzyło się coś bardzo podobnego jakiś czas temu. Pytanie, czy to jest dobra decyzja? No nie mogę tutaj odpowiedzieć, bo mi się wydaje, że nie chodzi o to, żeby urzędnicy mieli jakieś takie miejsce piękne do pracy, tylko chodzi o to, żeby byli blisko ludzi. Więc ja tutaj jestem dosyć krytyczny, ale nie ukrywajmy, że są jakieś takie racjonalne przesłanki, żeby tę decyzję podjąć. Jeszcze a propos powodzi, dodajmy, że dzisiaj w trakcie głosowań na Jawie były ogromne powodzie, co zresztą utrudniało głosowanie wielu ludziom. Wspomniałeś o historii i mówiłeś również o historii w kontekście odchodzącego prezydenta Jokowi, ale człowiek, który być może wygrał te wybory, jest łącznikiem między czasami generała Suharto, okresem tych okrutnych prześladowań, o których wspominałeś w Indonezji, podobno 500 tysięcy ludzi zginęło w tym czasie. Między tamtym okresem a współczesnością, czyli generał Prabowo. Kto to jest generał Prabowo? Generał Prabowo Subianto to jest bardzo istotna i znacząca postać w nowoczesnej Indonezji. Jego dziadek był jednym z założycieli pierwszego banku w Indonezji. Jego ojciec był znaną postacią polityczną, ekonomistą, który stał za establishmentem politycznym. Sam Prabowo Subianto jest zamożną osobą, to jest mało powiedziane. Jego brat jest również bardzo znanym przedsiębiorcą, więc jest po pierwsze bardzo bogatym człowiekiem. Po drugie, kariera samego Prabowo przebiegała tak, że jako młody człowiek był żołnierzem i prawą ręką generała Suharto, wrzenił się w jego rodzinę, żeniąc się z córką Suharto. Jego kariera nabrała przyspieszenia, jak wykonywał te najtrudniejsze decyzje, które, że tak powiem, reżim musiał podjąć.
podejmować, bo taka była wizja generała Suharto, to znaczy tłumienie różnego rodzaju buntów w Timorze, na Papui, jeszcze w XX wieku, pod koniec XX wieku, ale również tłumienie i porywanie studentów przy okazji buntów pod koniec dyktatury Suharto. Także nie jest to postać pozytywna, a jednocześnie jak się spojrzy na wszystkich trzech kandydatów na prezydenta w obecnych wyborach i popatrzy się na majątek, to generał Prabowo Subianto ma dwukrotnie więcej środków na własnym koncie niż jego kontrkandydaci. Trzeba sobie zdać sprawę, że Indonezja była zalana reklamami, pozytywnym PR-em dotyczącym Prabowo Subianto. A i on sam wyciągnął wnioski, bo startuje po raz trzeci, dwukrotnie przegrał z Jokowim. Po raz trzeci startując, nie dość, że jego wizja wciąż jest aktualna, to zrobił wszystko, żeby się tym razem wkupić w łaski elit. Mianowicie tuż po wyborach w 2019, gdy przegrał z Jokowim, najpierw chciał wyprowadzić na ulicę ludzi, swoich zwolenników, więc było napięcie, czy będzie jakaś akcja, czy nie będzie w Indonezji. Jokowi dał mu posadę ministra obrony narodowej. No i tak ten Prabowo Subianto przez te 5 lat w Indonezji doczłapał do tych wyborów i nie zrezygnował ze swojej wizji i startuje po raz trzeci, jako że to jest taka typowa, silna postać, jak się go porówna do kogoś innego, to takie silne postacie, silne w sensie, aż kipi od nich energią. Znamy z innych krajów, Donald Trump jest taką silną postacią, prawda? Niekoniecznie budzącą pozytywne emocje, ale to właśnie jest taka silna postać, która działa i chce działać. Dodajmy chyba dosyć ważną rzecz, bo mówiłeś, że on się wkupił w łaski Widodo. Z drugiej strony to wkupienie polega na tym, że najstarszy syn obecnego prezydenta ma być wiceprezydentem, jeśli Prabowo wygra te wybory. To jest też chyba niezwykle ważne, co zresztą niektórzy komentatorzy zarzucają Widodo obecnemu prezydentowi, że to jest zagranie jakby poniżej pasa. To jest trochę tak, że odchodzący prezydent Joko Widodo ma olbrzymie poparcie swojego elektoratu. Gdyby mógł, to by pewnie próbował startować po raz trzeci, ale nie może. Mając ponad 70% poparcia, ludzie chcą wiedzieć, kogo i w jaki sposób popiera Joko Widodo, który ma swój interes, żeby zacząć budować własną dynastię. I tutaj Joko Widodo zdecydował się wepchnąć generałowi Prabowo Subianto swojego syna, a drugiego zresztą umieścić jako lidera partii politycznej takiej dla młodych. Więc Widodo do tej pory nie był jakoś tak strasznie kontrowersyjny i nie narażał się innymi, ale to się zmieniło. Bo pamiętajmy, że Widodo też pochodzi z tej partii PDIP, gdzie rządzi córka Sukarno i od niej się on odżegnał. To znaczy kandydatem PDIP jest Ganjar Pranowo, taka postać, o której mówi się Walmart Jokowi albo Jokowi 2.0. Natomiast sam Jokowi Dodo zrobił taki zwrot. Bo pierwszy ten zwrot jest dlatego, żeby tych swoich synów i swoją dynastię zacząć próbować budować, wpływać na Prabowo Subianto, o którym było wiadomo, że wygra od dłuższego czasu. A po drugie, dlatego, że pamiętajmy, że wszystkie elity przy zmianie władzy mają coś za uszami i on, wpychając swoje dzieci do obecnie funkcjonujących struktur politycznych, które wygrają wybory, po prostu zapewnia sobie własne bezpieczeństwo w przyszłości. Być może jeszcze jedna ważna rzecz, jeśli chodzi o Prabowo, bo ty mówisz o tym, że to jest człowiek, który właściwie spaja czy skupia w swojej biografii współczesną historię Indonezji. On również potrafił się wykreować na nowo, jeśli chodzi o media, prawda? Właściwie można powiedzieć, że jego obraz został wykreowany przez media społecznościowe. Tak jak czytam znowu komentarze, to wydaje się, że on jest w tej chwili mniej znany ze swojego autentycznego wizerunku niż z tych karykatur tworzonych na potrzeby TikToka, prawda? To jest człowiek, który obecny jest głównie w mediach społecznościowych i to mediach skierowanych do młodych ludzi. Pamiętajmy, że 50% wyborców Indonezji to są ludzie
poniżej 40 roku życia 63 miliony, czyli więcej niż 1/4 wszystkich uprawnionych do głosowania nie ma nawet 30 lat. I Prabowo chyba zrozumiał, będąc starszym panem, zrozumiał, że ten przekaz musi trafić do młodych ludzi. Tak, zdecydowanie tak. Nie tylko zrozumiał, ale również myślę, że jego PR-owcy wzięli pod uwagę to, że przy rosnącym znaczeniu Instagrama, TikToka, Facebooka ten wizerunek polityczny można kształtować w znacznej większej mierze niż działo się to w przeszłości. I rzeczywiście tutaj 1/3 wyborców z poniżej 30 roku życia to są ludzie, którzy nie pamiętają tego, że Prabowo Subianto jest osobą w gruncie rzeczy dosyć militarystyczną. Jako prawa ręka Suharto, przypomnę, że w 1998 roku, kiedy upadał reżim Suharto, pierwszym demokratycznie wybranym sukcesorem był Habibi. Prabowo pierwsze co zrobił, to zebrał ludzi, zebrał armię z pistoletami i pojechał na ten pałac, w którym zasiada prezydent, robić bunt, tak? Za co został zresztą zwolniony z armii, prawda? To jest chyba jedyny generał w Indonezji, który został dyscyplinarnie z armii zwolniony i w związku z tym emigrował, zresztą przebywał poza krajem przez jakiś czas. Dokładnie tak. Musiał wyjechać, dlatego że za coś takiego pewnie groziłoby mu olbrzymie konsekwencje, więc wyjechał na ponad 10 lat i jak wrócił, założył własną partię Gerindra w 2009 roku, więc 10 lat go nie było, a w międzyczasie wszyscy ludzie, którzy brali udział w tych starciach w latach 97-98 u schyłku dyktatury Suharto, zostali skazani poza nim samym, a on w gruncie rzeczy też za nic nie odpowiadał. Także wracając do tego wątku, jego postać jest kreowana bardzo aktywnie przez te media społecznościowe. No tak pokazuje się go, że jest tam takim sympatycznym starszym panem, tańczącym dziadkiem. Ma nawet takie zdjęcia z jakimiś takimi kotami, jak się bawi z tymi kotami. Jest taki łagodny, jest takie zmiękczanie jego wizerunku po to, żeby był on akceptowalny dla przeciętnego wyborcy, który nie zna tej przyszłości i nie chce jej znać. A nawet gdyby znał, to przerażająca rzecz jest tym, że być może tym ludziom to nie przeszkadza. Chcą silną postać i stąd też już 5 lat temu Widodo i Subianto szli bark w bark. Tam było 50-50. Ta silna postać, silna postać w ogóle jest w Indonezji bardzo dobrze widziana przez taką całą historię i Sukarno i Suharto. Więc problem polega na tym, że Prabowo Subianto ma bardzo niebezpieczną wizję swojej prezydentury. Mianowicie po pierwsze on nie ufa demokracji, bo 2 razy już przegrał, po raz trzeci startuje. Nigdy specjalnie nie ufał demokracji jako prawa ręka Suharto. Po drugie, jego wizja jest taką wizją militarystyczno-rolniczego społeczeństwa z instytucjami, które są samowystarczalne. To są teorie ekonomiczne, których politycy już nie stosują, bo wyszły nie tylko z mody, ale zostały wręcz obalone 30, 40, 50 lat temu. I niestety on do nich wraca i nawołuje do tych teorii. I teraz jak to się może odbić na nas, na Polakach, na osobach z Europy? Otóż jedną z takich ciekawostek jest to, że Unia Europejska wydała w grudniu takie prawodawstwo, które będzie sprawdzać, czy różnego rodzaju produkty pochodzące spoza Unii, takie jak olej palmowy, zostały wytworzone w sposób niebudzący wątpliwości przy używaniu różnego rodzaju elementów, które niszczą środowisko. I teraz ja czytam taki wywiad z Prabowo Subianto, który twierdzi, że my nie potrzebujemy Europy, to Europa właściwie potrzebuje nas. I nie rozumie Prabowo Subianto, że ten rynek na te produkty z olejem palmowym jest u nas, jest w USA, jest w krajach za
zamożnych. I to rodzi pewne zagrożenia. Po pierwsze dla demokracji, po drugie dla dalszego wzrostu gospodarczego w Indonezji. Bo wszyscy mówią, że generał Subianto będzie kontynuował politykę Jokowiego, ale my nie wiemy tego na pewno. Nie wiemy, co mu w głowie siedzi. To chyba zresztą jest jeden z największych zarzutów, czy jedna z największych wątpliwości, która wiąże się z tymi rządami ewentualnie przyszłymi. Przypomnijmy, że mówimy cały czas o kimś, kto jeszcze tych wyborów nie wygrał. To są podliczenia na podstawie sondażowych wyników po wyjściu ludzi z lokali wyborczych, więc na razie pełnej pewności nie mamy, no ale wszystko na to wskazuje, to jest według tych sondażowych wyników 60% zdobył. One zwykle w przeszłości się sprawdzały, więc tym razem zapewne też się sprawdzą, plus minus kilka procent. Ja jeszcze na koniec chciałem pociągnąć ten temat, o którym zacząłeś mówić, bo wspomnieliśmy na samym początku, że ta rola Indonezji w regionie i w ogóle na świecie rośnie i rosła przez te ostatnie 10 lat, przez ten okres prezydentury Jokowi. Dlaczego Indonezja budzi tak mocne w tej chwili zainteresowanie Chin, Stanów Zjednoczonych, Australii? A może jeszcze inaczej to pytanie sformułuję, jak to zainteresowanie się przejawia konkretnie? Indonezja interesuje świat, dlatego że będzie to w przyszłości bardzo ludny obszar, gdzie pewnie będzie duży rynek zbytu dla produktów i gdzie pewnie będzie duży rynek zbytu dla politycznych racji, mianowicie kraje ludne i zamożne w przyszłości, a Indonezja pnie się w tej drabinie zamożności, w drabinie istotności. Są całe rankingi, prawda, od G8, G20 i tutaj ewidentnie widać, że ta Indonezja zdobywa znaczenie. Wydaje się, że Indonezji na chwilę obecną jest równowaga. W związku z czym tutaj ja bym powiedział, że jako lider bloku ASEAN Indonezja może być taką siłą wiodącą w Azji Południowo-Wschodniej i jej głos czy jej znaczenie może przeważać, gdy dojdzie do odpowiednich decyzji, gdy te decyzje będą miały jakieś znaczenie ideologiczne czy polityczne. Doktor Sergiusz Prokurat, ekspert think tanku TT ASEAN, wykładowca akademicki, był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam oczywiście na sobotę, na główne wydanie raportu o stanie świata. Przypominam o raporcie o książkach Agaty Kasprolewicz, który od tego tygodnia zmienia częstotliwość. Będzie obecny nie co miesiąc, ale co tydzień właśnie, co poniedziałek. Ale to nie wszystkie dzisiejsze zaproszenia. Jeszcze jedno nam zostało. Zbliżają się czwarte urodziny raportu o stanie świata. Jak co roku będziemy świętować w Promie Kultury na Saskiej Kępie. 9 marca o godzinie 19 wystąpi dla Państwa Łona, Konieczny i Krupa. To wspaniałe trio przedstawi znakomitą płytę Taxi, którą część z Państwa zapewne już zna, a jak nie znacie, to czym prędzej słuchajcie, żeby rapować jej słowa razem z Łoną w sobotę 9 marca w Promie Kultury na urodzinach raportu. Chyba że posklejacie sobie buzię raportowymi krówkami, wtedy rapować będzie trudniej albo łatwiej. Jak zwykle zapraszamy przede wszystkim patronów. Proszę śledzić swoje konta w serwisie patronite.pl. Wkrótce też więcej informacji w naszych mediach społecznościowych. Słuchaczy, którzy nie są patronami, a chcieliby przyjść na koncert, zapraszam do kas Promu Kultury. Będą dostępne bilety, ale radzę szybko się za to zabrać. A ci, którzy nie zdążą kupić biletu albo nie mogą przyjść na koncert, będą mogli go obejrzeć na moim kanale YouTube. Zapraszam serdecznie. Jak zwykle co roku będzie transmisja. Nasz koncert urodzinowy, wszystkie nasze programy, nasze wyjazdy reporterskie i w ogóle wszystko, co robimy wokół raportu, możliwe jest dzięki Państwu, bo to Wy wspieracie raport o stanie świata. Dziękuję bardzo i wszystkiego dobrego dla zakochanych. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem.
Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Ampio Smart Home, hotel Bania Termal Iski w Białce Tatrzańskiej, oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. CentroChem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Radosław Jotko. KR Group. Firma outsourcingowa. www.krgroup.pl. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych. Warszawa, Gdańsk, Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Manymornings.com. Michał Małkiewicz. MBM Legal. Reprezentujemy w sprawach kredytowych z bankami. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Northmaster. Marka łodzi motorowych z Polski. www.northmaster.pl. Pure Play. Transparentna agencja mediowa digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Michał Sierakowski, nieznany sprawca tradingowego konkursu akademickiego Ustawka Technologiczna. www.thebrawl.eu. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Artrage.pl. Kameralna księgarnia z e-bookami. Liceum Błeńskiej, Gdańsk-Kowale. Przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia. Michał Bojko. CIO Net and Digital Excellence. Łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert. www.grupacrb.pl. Crystal Mountain. Luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. FDS. Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych. Flexi Project. Kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii Krótkie Wprowadzenie. Wszystko, co trzeba wiedzieć. Nowozelandzkie miody Manuka. MGO Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl. Firma logistyczna OSTSPED.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Tiksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Michał Wierzbowski. Wayman, oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami. Stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman Software. Zen Market, pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.